To, co tu widzimy, to wykres obrazkowy. Nazywamy go wykresem obrazkowym, bo wykorzystuje obrazki, żeby przekazać nam pewne informacje. W tym przypadku, użytym na wykresie obrazkiem jest obrazek myszy. To zdanie tutaj mówi nam, że taki jeden obrazek myszy oznacza jedną mysz. Jeden obrazek równa się jedna mysz. W takim razie zastanówmy się, jaką informację przekazuje nam ten wykres. Tytuł wykresu brzmi Myszy na farmie. I ten wykres mówi nam, ile jest myszy w różnych miejscach na farmie. Tu na osi poziomej widać nazwy różnych miejsc w gospodarstwie, w których można znaleźć myszy. Można natknąć się na mysz w domu, w stodole, na pastwisku albo w zagrodzie. Te stosy myszek, takie chyba możemy nazwać, mówią nam, ile jest myszy w każdym z tych miejsc. Na przykład w domu taki obrazek to jedna mysz. Czyli w domu jest 1 dodać 1, dodać 1, dodać 1. Czyli razem cztery myszy. W domu są cztery myszy. Zapiszmy to sobie też tutaj z boku. Ile jest myszy w stodole? Liczymy tak samo. Jeden obrazek to jedna mysz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. W stodole jest sześć myszy. Też to sobie zapiszemy z boku. Co z pastwiskiem? Widać tu, że na pastwisku są trzy myszy. Każdy obrazek oznacza jedną mysz. Osoba, która zaprojektowała ten wykres, mogła ustalić, że taki jeden obrazek oznacza inną liczbę myszy niż jeden. Ale na tym wykresie każdy obrazek to jedna mysz. Zatem tutaj będą trzy na pastwisku. I na koniec są dwie myszy w zagrodzie. Jeżeli ktoś zapytałby, ile jest wszystkich myszy na farmie, to wystarczy dodać te wszystkie liczby. To by było 4, dodać 6, czyli 10, dodać 3, czyli 13, dodać 2, równa się 15. Wszystkich myszy na farmie jest 15. No to jeszcze raz. Wykres obrazkowy to sposób na pokazanie danych, na graficzne przedstawienie informacji. Pokazuje nam, ile myszy znajduje się w każdym z tych miejsc na farmie. Ktoś zapyta, ile jest myszy w stodole. Odpowiadamy: 6. Ktoś zapyta, ile jest myszy łącznie na pastwisku i w zagrodzie. Patrzymy na wykres i dodajemy 3 z pastwiska i 2 z zagrody. I wiemy, że razem jest ich 5. Ktoś zapyta, ile jest myszy na całej farmie. Jeżeli to są wszystkie miejsca, w których mogą być myszy, to wszystkich myszy będzie 4, dodać 6, dodać 3, dodać 2, czyli 15. No i tyle zrobione.